Kawa rozpuszczalna w zielonym kubku przyda się na pewno. No i dobra. Od czego by tutaj zacząć po kolei? Jest dziura, uwaga. Dziesiątka wchodzi, ok. No i co dalej? No magii większej nie ma. Teraz szukamy znaczka RT. Pobawmy się składem mieszanki. No i mówiłem, że będę szczepił. Takiego koloru są świece. Piękny zachód słońca. A ja tutaj romantycznie, jak zawsze, konstruuję. Nie mam wakuumetrów, więc konstruuję klasycznie rurkę. Rurka w sklepie ogrodniczym to jest przewód do wody, do takiej uniwersalnej 5 mm. Razem trójniki też w sklepie ogrodniczym można kupić. Podpinamy pod kruciec podciśnienia z prawej strony. Z lewej strony przy pomocy trójnika w taki oto sposób, aby tutaj było też podciśnienie i podciśnienie. I co teraz? I teraz wykorzystam olej. Akurat taki mam od filtrów KN, czerwony, będzie to widać. Zaczerpnę trochę strzykawką. Tutaj też wstawiłem trójnik, żeby po prostu sobie ten olej uzupełnić równomiernie, żeby wleciał tutaj, żeby nie przepuszczać przez całą długość tych wszystkich rurek. Tutaj jest prowizoryczny pojemnik na paliwo. Mam nadzieję, że nie będzie ciekło. Zobaczymy, bo nietestowane, niesprawdzane. Tutaj jeszcze tak tutaj podwiążę. I motocykl jeszcze nie był uruchomiony po czyszczeniu gaźników. Czas napełniania. Po prostu odpiąłem sobie kruczce z kolektorów. Zobaczymy, bo nie wiem, jaka ilość będzie mi tutaj niezbędna. Hop. I lecimy. Bardzo fajnie widać ten czerwony olej. No teraz strzykawkę. I zatykam. Oczywiście później to wykorzystam jeszcze raz. Ten olej do smarowania. Teraz mam równo ułożone słupki. Muszę ręce tu wycierać. Strasznie puste. I podpinam do kruczców. Prawy kruciec, lewy kruciec. Złapię jeszcze jedną opaską z dołu, żeby mi się to tutaj tak nie machało. Ale prowizora. Ale prowizora. Fajny wskaźnik, prawda? I też się podoba. No zobaczmy, czy ten zbiornik prowizoryczny nie będzie nam po prostu przeciekał. Zobaczymy, co próbujemy. Właśnie ta lewa przepustnica jest inna i tu jest większe podciśnienie. Muszę poczekać, aż opadną, bo nie chcę, żeby mi to po prostu zassało.